Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Witajcie, jestem ja. Jezon, dobry. I dzisiaj jedziemy sobie standardowo już dosyć często, jest tutaj na Lipinkach seria. Ogółem lecimy dalej ze żniwami. Tym razem Miki za sterami Bizona. On po drogach jeździ, bo uprawnień nie ma, ja po polu. I ten, jedziemy na kolejne nasze nowe pole dzisiaj mucić. Ja co prawda jadę jeszcze No kurde, przerywa się, nie wiem co ty masz z tym mikrofonem. też nie wiem. I jedziemy na skup. Ja jadę na skup z pszenicą, a on tam obok na pole mucić, więc akurat się wyrobimy. Jakby mnie przerywało, to powiedz jeszcze, bo ten, bo lipa. A co mówiłeś? Jakby mnie przerywało, to powiedz jeszcze raz, bo ten, żeby lipy nie było. Bo Kurde. cię przerywało to jeszcze raz, ale nie wiem co jeszcze raz. No powiedz jeszcze raz. A, No. dobra. Dobra, antka betoniarza prawie obciążnikiem skasowałem, ale na szczęście wyhamowałem. Trochę za późno, ale to tam. Może trochę głośniej mów, co? Jak będziesz głośniej mówił, to może będzie lepiej zbierał ten mikrofon. Dobra, zbieraj lepiej mikrofonie. Normalnie. Ale chyba ten. Chyba i tak będzie lepiej zbierał. A ty tam już wyjechałeś chociaż z naszej drogi? Matku było, skupijani. Ej, ale chujowo pojechałem. No myślam się. O Boż. Dobra, mniejsza. Po pszczym jadę, tak? No, niby brał jadę. Na pewno piwko się strzelił i ten na popiłku jedzie. Ale ten bizon ma z jednej w jednym kole za mało powietrza i no. No, no. W ogóle może ktoś wymucone będzie miał i przez pole będziesz mógł przejechać, nie? No zobaczymy. Ale ten, ja nawet nie wiem jak dojazd na to pole, więc ten. Dzisiaj nie wiem, nie pamiętam jak to się dojeżdżało. I będę musiał wrzeć, o tamto pole, tam na wprost, tam to jest nasze nowe pole. Kurde. Na Lido, zanim ja tam dojadę, to się ściemni. Nie, bo czas na jeden jest na razie. A, dobra. Więc akurat. Chociaż przez wieś trochę przed. O, dość zbycha bym na podwórko wjechał. To nie jest zbycha podwórko na pełnej tam. Sław. Dobra, idę. 13 koła prawie dostaliśmy. Ogólnie jeszcze ten, co tam mówiłem w ostatnim odcinku, że trochę na kredyt było, a teraz ten garaż budowany, to ten kredyt już spłacony został, bo świn trochę sprzedaliśmy i jeszcze pszenicy. I ten, i teraz Picobello Magnifique, czy jakoś tak. I ten, i można tak sobie po prostu ładnie teraz żyć bez kredytów. Normalnie, tylko czekaj, ja zobaczę jak tu gienę. No jeszcze kawałek i będę. Dobra, i tutaj. No i potem musisz się znowu cofnąć. I ten, i do wjazdu. Się muszę cofnąć. Bo wjazd jest pomiędzy polem 11 a 7. Chyba. Ja nie wiem, tu kurde pokręcone te drogi. Normalnie pół odcinka będzie ja sam dojadę. Ze zwiedzania mapy. Pół odcinka będzie z jakichś robót. Fajny odcinek, wiesz. Jo, ogółem. I prima sort. Jo, wapno nam przywieźli jeszcze dzisiaj rano. Pół tira koło domu wysypali, pół tutaj. I ten, i git. Ty nie, no ja tu łąką przelecę, bo coś mi tu kurde nie zgadza się ta droga. Łąką sobie przejadę, tu ten obkuszona chyba trochę jest. Bokiem, bo naprawdę coś mi tu nie pasuje z tą drogą. Jak to ta droga jest? Aha, to tu za skupem jest wjazd. Dobra, Gienek. Tam za skupem. Jak coś czułem, bo tam jest tak szeroko. Gdzieś tu jest wjazd za skupem, więc tu możesz wjechać. No, za skupem jest tam. Tą drogą do skupu trzeba jechać, nie? Nie, 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 za dalej tam. Tak jakby do samego lasu prawie, że musisz wjechać. Dobra, widzę tę drogę. No, dobra, ja tu kurde po pomóż sobie wszedłem. Dobra. No, ogółem to może wam zaprezentuję trochę garaż. Tu taki jedna komora. Mówiłeś chyba już o garażu. Nie no, pokażę tylko. Tu taki drugi garaż. A tam strychiel do góry na baloty. I jeszcze bredala byliśmy od sąsiada tego, co tam kiedyś pożyczaliśmy. Wapniarkę, powapnujemy sobie wszystko i pójdzie dalej. No. A tutaj na ostatnim odcinku, co widzieliście, ten zestaw właśnie Zetora. Z 16-145 z prasą. Klasa. W ogóle prasa bardzo fajna, Miki nie narzeka. Nie, Mikołaj? Tak.
Tak, prima sort, jak to Mikołaj przed chwilą powiedział. No, jeszcze ten. Jeszcze nie ten. Ogółem odcinki są nagrywane po kolei, więc wybaczcie, że nie ma nowego nabytku, ale ten odcinek, co teraz był ostatnio ze żniwie, jest nagrywany jakieś 20 minut później, bo ja mam wyjazd w drugim tygodniu, bo my ferie mamy i na zapas musimy ponagrywać. Ten odcinek będzie chyba na wtorek, czyli na dzień, w którym właśnie wyjeżdżam. A nagrywamy już prędzej, żeby po prostu nie, ja tak nie na ostatnią chwilę często to nie wypalało. We Więc wtorek, o której wyjeżdżasz? rano jakoś pewnie 9, coś takiego. A. Ale nie no, za to jak wam powiem z tą prasą, to Miki, czy jakim biegiem ty tam jeździłeś w tamtej słomie z pszenicy? A. Jakim biegiem jeździłeś? Czekam. Którą? Czekam. Dwójką? A. Dobra. Na zającu. A, bo cię tak urywo, że ten, że dziwnie. Ty też urywo i co ja mam na to poradzić? Inna na to nie poradzę. No okej, może to Discord? Choć wątpliwa sprawa. Wątpliwa sprawa, może ten, może bramkę szumów masz albo coś takiego i ten, i ta bramka szumów tak ucina. Ale ciul wie. To ten. Mikrofon trzeba porządny kiedyś kupić. Zainwestować, pieniążka, nie Mikołaju? Nie, Mikołaj się nie zgadza. Ogółem ten, miałem okazję, chciałem sobie kupić używany ten stabilizator, ale ten był w pakiecie, aby tam używany, tam sprzedawał taki jeden na FB. Miałem kupić i ten już wszystko dogadaliśmy się, tyle ile chciał, to tyle dałem tam, bez targowania ceny, ale ten. Ktoś przyszedł, dał 100 więcej, ja mówię, dobra, to ja dam 5 tych więcej i ten. I nie chciał mi dać, a tamtemu komuś sprzedał i lipa, a tak to ładnie Wiesz, stabilizator był. jak ktoś by mi oferował stówkę więcej, to bym też sprzedał, nie? No wiem, ale ja mu oferuję jeszcze 5 tych więcej. Jeszcze więcej niż tamten. A no, no wiesz, no, może ma bliżej albo co, albo kolega jakiś. Nie wiem, Miki, nie wiem. Kurde, się wkurzyłem strasznie, wam powiem ludzie, bo taka okazja, nie? A ładna jakość by była w końcu na kanale. Matko Boska, tym ty jak tam od tamtej strony zaczynałeś, czy jak? Skąd ty tu wyparowałeś? A? Jak ty się tam znalazłeś, gdzie jesteś teraz? A, nie pytaj. Ja pierdziele. Nie mam pytań, dosłownie, dobra. Tu się wzięło wapno. No przywieźli dzisiaj. I zajebany w akcji jesteś. Szaleli. No co, dobrze, że przywieźli. No i łogi z prasą. Ty masz rację, że trochę za późno pika ta prasa. De. Matko włosko, telefon tu wyzwanie. Nie wiem, czy Ja się mam tak. rację. No bo ten, bo ta prasa ten tak późno pika. Że w ogóle prawie wcale chyba. Czekaj, bo to ogółem bizonem już nie jest jeżdżone. To można trochę głośniej dać. O, prima sort. Zatora trzeba słyszeć. A nie, jednak nie. Tak w miarę pika. No, prasa kupiona, zaraz wam powiem za ile nawet. Tylko w sklepie muszę zobaczyć. Myślałem, że ta praca nie będzie jakaś fajna, ale kurde, w miarę. 35 tysięcy kosztowała nas. Warta tych pieniędzy, myślę. Warta. Takie samo chyba z biciem, no, jak sąsiadowa, tamta nie Holanda. On ją nową brał. Ty, dwa baloty, trzy, prawie, 2,5 balota z przejazdu. A ja tam miałem 3 i trochę na tamtym polu. Jo, ale to jest szersze chyba. O, dużo szersze, człowieku. Ogólnie ten jest jeszcze na sprzedaż, może go kiedyś kupimy, zobaczymy. Jak chcecie akcję las kiedyś, to możecie w komentarzu napisać. No i będzie git. Dobra. To znaczy Może jedzie. się kupi, a później się tą działkę sprzeda, zobaczymy. No zobaczymy, albo w pole się zrobi. I będziemy łobin siać. No jeszcze ten, ludzie, miała być nowa seria właśnie z mapy Wieśniakowo Mini. Nawet Łukasz ją zedytował, Łukasz, czyli Rolnicek, no, zedytował nam ładnie dla mnie i w ogóle,
Ale okazuje się, Miki chce bić, a tu mapa nie jest MP. No niestety, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, kurwa, ten telefon, tata, weź tam odbierz. O, odebrał. Ty, to ja sobie może polecę tam na koniec pola, bo trochę, ty kurde, ty, ty ja tak trochę szybko tym zatorem przyfrunąłem tutaj. No, jakbyś się nie zgubił tym bizonem, to może to byś był prędzej, nie? Już tak dalej wyrobiony. No. Ale Bizon Prima Sort jeszcze nie ten. Niby w tym tygodniu ma przyjść kombajn na testy, ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno coś będzie nagrane. Wiadomka. Kurde, i tą słonę najgorzej będzie podbierać, bo musimy czekać za waszym wyborem. Jaki ciągnik, to ten. Raczej przed wyjazdem nie nagram. Poczekaj, no. Wczoraj Miki na tym odcinku, co ten się wczoraj, no na tym odcinku, co my woziliśmy gnój, to ja się pytałem, jaki mamy kupić coś. No, się pytałeś, ale nie wiem co, o ładowarkę i ten. Jego, ale wtedy ten pauz jeszcze nie wyszedł i ja by się pytałem i o nie, pytałeś się o pauza też. Nie, właśnie pauz jeszcze wtedy ten. My go nie mieliśmy nawet pobranego, bo nie wiedzieliśmy, że już jest. Ale nie na tym, co będzie jutro, tylko na tym, co przed chwilą nagrywaliśmy. No, no na tym ta, ale na tym, co woziliśmy obornik, to pytałem się tylko o Case'a i o John Deere'a. No, to zobaczymy jeszcze. Może Case'a na testy by się dostało. Wszystko tak na testy nam dają, bo tu kurde u nas wiedzą, że tu jest postępowa wieś. Sąsiadom też dają. Ogółem na testy. Kurde, to ogółem i ogółem cały czas mówię, weź widzę, kurde. O matku włosku. Co? Nie, cały czas ogółem i ogółem mówię, nie? I to tak trochę ciułem. Jest, a jak ogólnie to cię nie słyszę za bardzo, nie? Tak wiesz. Średnio na jeża. A nie wiem. Zamknij tą klapę. Jo, zamyk. Boże, czekaj, bo nie ten klawisz. Matku włosku, znowu nie ten klawisz. Dobra, aż czadrzem odpalił grzech normalnie. Ale czekaj, ile to już? Jeden balut. Ty, ale tak średnio sypie chyba, nie? Czy tak w ciapkę, Miki, jak mówisz? O. Panie, słyszę cię. No ja ciebie też właśnie, nie wiem, czy to jest Discord, coś ten, czy co? O, nagrywaliśmy na tym śpiku, było dobrze, teraz gówno na Discordzie mamy. No i Mikołaj nie lubi innowacji. A? Mikołaj nie lubi innowacji, śmieję. Tak. Tak. Nie no, na Discordzie ogółem lepsza jakoś ten, jakoś głosu jest. Ale... Wle, co? Bo nie słyszałem. Otóż. No na Discordzie lepsza jakoś głosu jest w ogóle. Nie powiedziałbym, ale tnie jak głupi. No to nie wiem, czy to przez internet, czy co. Ale na filmie mnie będzie normalnie, na odcinku mnie będzie słuchać. Wapno tutaj... Ostatni raz każesz im wapno przywozić latem. O Boże. Cena była, to było trzeba wziąć. O, może być droższe. Może granulowany się będzie kupować. Ja tam kurde Jenek wirujesz powiano. Ty, ale ten, już 14 minut odcinka jest. W ogóle, a patrz, że dopiero co robota... Pół tego jechaliśmy na ten, nie? No, pół było jechane na pole. Ale kurde, tych baloków, balotów, tutaj nawet będzie sąsiad będzie miał co brać na obornik. Wam powiem. A weź zaś to pozbieraj. No, jeszcze z naszej pracy, kurde, to. Będę musiał trochę więcej dorzucić. Albo rąbkę siatki chociażby musiał dać. No, ale już tak może nie przedłużając, kurde, już prawie 15 minut, to nie ma co za długich tych odcinków robić, bo nie wiadomo, jak to będzie z tą oglądalnością, jakby były ten, tak to bym, jakby ładne łapki były pod ostatnim odcinkiem, to bym wam podziękował, ale nie wiem, bo na zapas, no niestety, ale... Musimy Bizona zatankować. O Boże, Zetora też, ale znam. No, to dzięki za oglądanie, łapeczkę w górę możecie zostawić, trzymajcie się do kolejnych odcinków, na razie, cześć. Cześć.